Na lodowisku wcale nie trzeba jeździć na łyżwach albo grać w hokeja. W Bytomiu, na lodowisku właśnie, rozpoczęły się widowiskowe Mistrzostwa Polski Mażoretek. Będzie je można oglądać przez 4 dni, a dziś z kamerą był tam Paweł Jędrusik. Sport mażoretkowy w ostatnich latach zyskuje na popularności w Polsce. Nieprzypadkowo, bo to całkiem widowiskowa dyscyplina, choć trzeba przyznać, że trudna i wymagająca dużej sprawności fizycznej. Przez ostatnie miesiące były prowadzone Mistrzostwa Okręgu. Były to eliminacje do właśnie tegorocznych Mistrzostw Polski. No i tutaj mamy ponad 700 prezentacji najlepszych zespołów w całej Polsce, które będą walczyły o tytuł Mistrza Polski w różnych kategoriach z różnymi rekwizytami, na przykład z batonem, z pomponem, z buławą czy z flagą. Ale zawody wyłonią nie tylko mistrzów Polski, ale także tych, którzy będą reprezentować nasz kraj w trakcie międzynarodowych mistrzostw. To jest takie moje, można powiedzieć, drugie życie. Co jest trudnego w takich występach? No na pewno połączenie techniki tańca z rekwizytem. Najpierw zaczęłam chodzić na zajęcia, ale później zaczęłyśmy ćwiczyć z pomponami, no i jakoś tak wyszło. Wciągnęło? Tak. A jeśli ktoś chce zacząć przygodę z tym sportem, to zawodniczki mają rady, co zrobić, żeby osiągnąć sukces. No na pewno ćwiczyć i to dużo. Mistrzostwa Polski Mażoretek w Bytomiu potrwają do 26 maja.